Cześć. Witam ciepło i serdecznie. Najmniejsza telewizja na świecie. A słuchajcie, dzisiaj gość specjalny z Polski. Bardzo popularna postać na YouTubie, jeśli chodzi o kwestie, można powiedzieć, polityczne, ale nie tylko. Kolega Adam z Poznania, czyli popularny Uszi. Witam ciebie serdecznie. Witam ciebie, witam widzów. Czy popularny, to nie wiem. Szeroko znany w wąskich kręgach. Miło, że udało nam się porozmawiać. To jest mój pierwszy raz na żywo, więc mam tremę, a jak sobie tutaj z kolegą rozmawialiśmy, to mnie zagaduje i bardzo prawdopodobne, że będę zdominowany. Ale co zrobić? Mieliśmy zacząć od, mówiłeś o kwestii dziwnych zachowań YouTube'a, prawda? O banie. Ja tak, byś mógł zacząć. Dokładnie, dokładnie. No słuchajcie, dzisiaj jest taka no, dziwna sprawa, ponieważ na pewno większość z was, która posiada swoje YouTube'owe konta, na pewno dostawała od jakiegoś czasu maile z no, centrali, że tak powiem, no, właściciela tej platformy YouTube, czyli z Google, że dojdzie do takich zmian, dojdzie do jakby jakichś przetasowań, zmian regulaminu i tak dalej. Tak, dokładnie. Nie? Ale dzisiaj zauważyłem taką no jakby dziwną sytuację. Co prawda teraz chyba powoli zaczęło wracać to do normy, że filmy, które zostały nadawane na żywo bądź wrzucone dzisiaj, pomimo że pod filmem pojawiały się komentarze, na przykładzie, mówię tutaj na przykład niezależnej telewizji z tutaj Wrocławia, tak naprawdę już Sobótki, Janusza Zagórskiego, bo chciałem tam dzisiaj sobie tam popatrzeć, jaki temat dosyć też trochę polityczny związany z, można powiedzieć, Iranem i temat taki, tytuł był dosyć taki, można powiedzieć, wyzywający. Chciałem to sobie przesłuchać i zwróciłem uwagę, że pomimo, że to już 5 godzin od tej transmisji minęło, jest zero wyświetleń. Wszedłem później na drugi portal też polski, taki też bardziej polityczny, można powiedzieć, w Realu 24, co będziemy tam reklamować, że tak powiem, no, jakieś takie odmienne, że tak powiem, zdania niż zdania mainstreamu. No i była podobna sytuacja, aczkolwiek no, po jakimś czasie to jakby chyba wróciło do normy. Nie wiem, czy to jest, podejrzewam raczej, że to był wynik jakiś znowu wrzucenie nowych skryptów, które miały no, jakieś tam nas działania. Znowu cięły te skrypty, nie? No, no właśnie. Co myślisz na ten temat? Czy to jest tylko jakby taki może przypadek akurat? Ja bym tego na pewno nie łączył z tym regulaminem, nie? To po pierwsze. Czy skrypty? Ja myślę, o Jezu. Myślę, że może nawet nie tyle co skrypty, tylko coś tam u nich się walnęło. Ja miałem dwie przygody z YouTube'em w ciągu kilku ostatnich dni. Jedna, która można powiedzieć tylko do twórców, jak jest ten YouTube, jak to się nazywa, YouTube Studio mobilne na telefonie, żeby tam sobie czy komentarze zatwierdzać, czy w ogóle taka wersja mini, nie doczytywała mi komentarzy, nie mogłem sobie nic pobrać, a z tydzień temu wrzuciłem filmik, nie pamiętam o czym to było, chyba to było Gillette i wrzuciłem cały film, ustawiłem sobie wszystko, łącznie z tymi ostatnimi 20 sekundami, gdzie są te plansze od no, tamtych filmów polecanych. Wrzuciłem to, poszedłem spać, siedziałem nie wiem do której, chyba do drugiej. Wstaję rano i ludzie mówią, że tylko 20 sekund filmu jest. Wchodzę, patrzę, rzeczywiście, film normalnie miał ponad 20 minut, a jest tylko 20 sekund. No po prostu wrzuciłem go drugi raz, jakichś tam teorii spiskowych nie wietrzyłem, bo po prostu by mi bana dali albo w ogóle nie mógłbym tego wrzucić. No i takie myślę, że to są rzeczy, jakieś kwestie techniczne po prostu, nie? Że YouTube nie bawiłby się tam w jakieś dziwne pogróżki, chociaż mi coś takiego zastosowano. Kiedy była, kojarzysz Jonego Danielsa?
Tak, oczywiście, słuchaj. Jeszcze na sekundę tobie wejdę w No, słowo, jasne. ponieważ mówisz o tym, że to były takie dość, no, jakieś, może tak, błąd, pomyłka, może serwery, może zmiana serwerowni i tak dalej, może dookładanie dysków. Natomiast ja przypominam sobie właśnie taką sytuację z ubiegłego roku, z października, z połowy października, gdzie którejś nocy właśnie też sobie siedziałem tutaj przy tym moim instrumentarium i chciałem po prostu wrzucić kolejny film na jeden ze swoich kanałów. No i nagle okazało się, że ten YouTube w ogóle przestał działać. Pomyślałem w pierwszej chwili, że może coś tutaj z siecią. Nawet wyszedłem z domu sprawdzać, czy gdzieś tam, może ktoś gdzieś na ulicy jakieś kabli nie poobcinał, bo te skrzynki tutaj w Wielkiej Brytanii tak sobie stoją, samopas na zewnątrz, ale no nic takiego nie zauważyłem. Wróciłem z powrotem, no i zacząłem szukać jakby po innych stronach i trafiłem na kilka stron, które monitorują cały czas YouTube, w sensie takim tych odbiorców YouTube'a, i trafiłem też na polską stronę i tam w przeciągu godziny zjawiło się ponad 700 osób, 700 komentarzy, które zaczęły pisać, że w ogóle strona jako taka funkcjonuje, natomiast wszystkie te okienka, które na tej głównej stronie są nieaktywne, nie można wejść na swoje konta i tak dalej. I później przerzuciłem się na zagraniczne strony i to trwało tak między godziną, półtora aż do 2 godzin. I sczytując te wszystkie informacje, okazało się, że najprawdopodobniej cały ten YouTube został po prostu, może nie że wyłączona strona, ale jakby wstrzymana. I kto wie, czy nie były to już wtedy jakby takie próby z sprawdzeniem reakcji ludzi, co się może wydarzyć w momencie, jak taka wielka, jedna z największych platform, która jest udostępniona dla mas, nagle przestanie działać, więc tu trzeba być Panika. Ja panika, tak, słyszałem, a panik. powiedz mi, że ci wejdę słowo, czy ty słyszałeś o tej teorii właśnie, o tej sytuacji, bo to było z miesiąc temu, czy dwa, nie? Że coś uderzyło w księżyc? To ty to może słyszałeś też? No, słyszałem o tej teorii. To powiedz Oczywiście może o to, tym. wiesz, ja powiem tobie tak. Przy tego typu rzeczach zawsze znajdą się osoby, jak no, tych YouTuberów jest masa osób, które chce wykorzystywać takie sytuacje. To, że na Księżycu coś się może dziać, no mogły się dziać jakieś różne dziwne rzeczy, chociażby takie, że już od dawna Amerykanie penetrują, ale nie tylko Amerykanie, że tak powiem, wszystkie te państwa, które posiadają zdolność wynoszenia obiektów poza naszą atmosferę, interesują się tym miejscem, jakim jest Księżyc, ze względu chociażby na zasoby tego Księżyca. I ja tu powiem tak o zasobach Helu 3, czyli Helu 3. No tak, właśnie, to jest ja o tym samym słyszałem. Alotropowa odmiana Helu, a nie wiem, czy słyszałeś, że Polska jest jednym z 5 państw, które produkuje Hel jako taki, a Hel wykorzystywany jest między innymi do schładzania komputerów kwantowych, ale nie tylko. Polacy eksportują większość Helu nie gdzie indziej, tylko do CERN-u, a CERN, Wielki Zderzacz Hadronów, jest właśnie schładzany Helem jako takim. My wykorzystujemy po prostu te nasze złoża, powiedzmy, gazu, i właśnie tam z tych złóż ten hel jest również pozyskiwany. Natomiast hel 3 jest troszeczkę jakby no, tą odmianą alotropową, i no, naukowcy na całym świecie pracują nad tym, żeby wykorzystać, bo tak naprawdę hel 3 jest niczym innym jak paliwem, doskonałym paliwem, które mogłoby zastąpić, no, paliwa No ja kopalne. wiem, tam I jakieś wiesz, i jeszcze kosteczka dokończę na ceny. sekundkę. Wysłanie na przykład, no już co prawda te promy kosmiczne nie latają, wysłanie takiego promu kosmicznego na Księżyc i możliwość jakby transportu takiego
wahadłowca. On był w stanie zabierać nawet do 25 ton, ta jego ładownia. I gdyby taki wahadłowiec poleciał na taki księżyc i byłaby już jakby ta technologia wdrożona pozyskiwania tego helu jakby z, no, z tego gruntu księżycowego, to wtedy takie 25 ton starczyłoby, używając takich urządzeń jak Wildenstein 7X, który na przykład jest takim urządzeniem, który w Instytucie Maxa Plancka pracuje i przez, no, budowany był 10 lat, to kosztował olbrzymie jakby pieniądze, ale tak naprawdę to nie jest elektrownia, tylko to jest jakby rodzaj prototypu, gdzie no, człowiek wytworzy jako taki po prostu rodzaj plazmy, która da taką ilość energii. No, można powiedzieć, nie jest to żadne perpetuum mobile, tylko tak jak daje nam słońce, bo to na podobnej zasadzie pracuje, ale teraz jest jakby uzmysłowić sobie taką kwestię, że jeżeli taki jeden STS czy jakiś tam inny wahadłowiec, który by przewiózł 25 ton takiego helu 3, taki jeden transport starczyłby na wyprodukowanie energii dla całych Stanów Zjednoczonych na rok. I to taka jest mała... No dobrze, ale coś innego, zobacz, po pierwsze mówisz o technologii, że trzeba technologię, żeby zebrać, tak, opracować technologię, żeby tam jakieś wyszły robociki i nawrzucały na ten wahadłowiec, no ale z drugiej strony to musi być coś do przetworzenia tutaj, powiedzmy coś, upraszczając jakiś rodzaj elektrowni, prawda? Bo my chyba nie mamy czegoś takiego. No właśnie o tym mówię. Właśnie mówię o tym, urządzeniu, które zostało stworzone właśnie w Instytucie Maxa Plancka i ono to się nazywa w skrócie W7X, także odsyłam tam do przepasnych stron internetu. W Wikipedii jest to opisane. To. No i to urządzenie już pracuje. W ubiegłym roku były robione testy. Jego sprawność na razie nie jest stuprocentowa, ale ta sprawność wzrasta. Oczywiście. A skąd wzięli ten hel? To znaczy, no wiesz, no, takie małe ilości można wytworzyć, natomiast oni nie będą, to nie będzie, to jest na razie prototyp, no wiesz, to jest, porównując na przykład do takich farm wiatrowych, gdzie stoi powiedzmy 100 jakichś tych wiatraków, czy jakiś tam inaczej może, jeśli chodzi o elektrownie, które pobierają energię z fotowoltaiki, to nie jest tam powiedzmy 2000 takich paneli, tylko to jest na razie taki, o, można powiedzieć, mały wiatraczek, który ma jakby za zadanie, no, stworzenie tej technologii, bo ta technologia dopiero powstaje. To nie idzie się do sklepu, że tak powiem, z częściami chińskimi, kupuje się, poproszę, taki akcelerator do wytwarzania plazmy, tylko no to musi powstać. No, no, samemu coś tam. Ale z drugiej strony, by takie coś pierdykło, nie? Przetwarzając taką moc, to może zrobić dziurę na wielkości miasta, nie? Tak? A nie, widzisz właśnie, widzisz, na czym polega cała bajka, bo tak naprawdę to chodzi o tą, już elektrownie jądrowe powstają jako takie od wielu lat i wiele państw, między innymi Wielka Brytania, posiada kilka, chyba 9 w tej chwili tu pracuje, o ile się nie mylę, część tam jest wygaszanych. Największy problem z tym jest, jeśli chodzi o później składowanie odpadów i odpady jako takie. Natomiast przy technologii właśnie zapalania, że tak powiem, z helu tej plazmy, tam chyba, o ile się nie mylę, żeby tu was nie skłamać, powstaje chyba ubocznym skutkiem jest tylko wytwarzanie ciepła i chyba dwutlenek węgla. Może coś tam jeszcze, ale nie ma na pewno żadnych promieniotwórczych, no bo jest to gaz tak naprawdę, nie ma żadnych promieniotwórczych odpadów. No tak, no, zwykły gaz też ci wybuchnie i ci pierdyknie, więc wiesz, nie wiadomo, nie wiem, tak wiesz, ty to prowadzisz, ja jestem laikiem, więc to dużo rzeczy, tych detali, słuchaj, ja też jestem laikiem, tylko ale tak, zainteresowany w temacie, zagłębiam nie? się no. troszeczkę w te tematy. Słuchaj, no, jest to na pewno jakiś kierunek, tak, nauki, powiedzmy. Bo no jeżeli popatrzymy sobie na w tej chwili na te olbrzymie zmiany, które
sugerują nam, tak powiem, korporacje, nie? Korporacje nam zaczęły sugerować, że w tej chwili elektryczny samochód będzie postępem. No ale ten elektryczny samochód powstał już ponad 100 lat temu. No i wiesz, o co chodzi. Po prostu, no, wiem, o co chodzi. No. Wojny, które toczyły się w XX wieku, no generalnie toczyły się o złoża, tak? O złoża ropy naftowej, no końcówka zwłaszcza, tak? Ale nie tylko, bo tak naprawdę cały w tej chwili Bliski i Środkowy Wschód, który jest usiany, można powiedzieć, ropą, no co tam jest? Tam są stale zarzewia, już nie wnikając, tak powiem, w tą ostatnią naszą w sensie. No ale zobacz, ale z drugiej strony, że ci przerwę, no ropa ropą jak najbardziej, ale z drugiej strony te ostatnie 10 lat, gdzieś Amerykanie wtarabanili, to wyszli stamtąd. Nie ma jakichś wielkich, albo ja czegoś nie dosłyszałem, nie doczytałem, roponośnych pól amerykańskich, chyba w Iraku mi się wydaje. Nie wiem, jak jest z roponośnością w Afganistanie, ale również z Afganistanu wyszli. I teraz również wyszli z Syrii, więc teoretycznie, no, ale widzisz, ale nie wiem, co to za strategia. No, czy im się udaje, są wypychani, Gdy popatrzymy na to, dlaczego Amerykanie prowadzą wojny, no to możemy domyślać się po prostu, no tam jest wiele wątków. Są firmy, które wchodzą jakby w te konflikty, w sensie, że tam trzeba odbudować później ten kraj, ale Stany Zjednoczone są państwem, które jest producentem broni. No i kiedy się zarabia na broni? Na broni zarabia się w momencie, jak są zarzewia wojenne i tak dalej. Tak, no tylko że Stany nie są producentem, tylko amerykańskie firmy, nie? Które są. No ja mówię w sensie, wiesz, takim potocznym Stany. Bo ja w ogóle bym też odszedł od tego, że mówić, że to Ameryka czy USA. Ja bym raczej poszedł w kierunku, żeby powiedzieć, że to są koncerny i ten przemysł militarno-zbrojeniowy, tak naprawdę elity światowe, które zarządzają tutaj naszą planetą. Dokładnie. Że ci wejdę słowo, słyszałeś, na wzgórzach Golan ta korporacja Genie Energy od Gina? Słyszałeś o tym? No ale że tam w sensie, że... No i tam jest ta korporacja, nie? I ona tam wydobywa gaz, chyba ropę też, ale na pewno gaz. Tam w sumie nasi żołnierze teraz jak pojadą i tam jeżdżą, to pilnują tego. I tam właśnie w zarządzie jest Rothschild, taki ten dziadziuś, ten taki, bo tam wiadomo, Rothschildów jest dużo. I właśnie chyba no jakiś wiceprezydent USA, nie wiem czy Cheney, czy ktoś, ale w każdym razie też tak samo jak Blackwater, prawda? Te twarze przechodzą z polityki do biznesu, nie? No wiesz, to jest jakby, no, tak jak mówiłem, standard, normalna rzecz. Ja tu zauważam też bardzo taką ciekawą, z perspektywy Londynu, bardzo ciekawą rzecz, jeśli chodzi o Bliski Wschód i osoby, które mieszkają w Londynie albo przebywają na terenie Londynu i Wielkiej Brytanii, ale tak naprawdę raczej w większości ta śmietanka skupia się w Londynie. Kiedy się tutaj na przykład przejdziesz po ulicy, no nie we wszystkich dzielnicach, ale w tych dzielnicach w centrum, blisko Hyde Parku, już nie będę wymieniać, które to dzielnice, bardzo ciekawą taką sprawą jest, jeżeli spojrzymy sobie na tablice rejestracyjne. Masa tablic rejestracyjnych z Kuwejtu, Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich. No oni sobie upodobali to. No właśnie. Tak jest, no. Oglądam sobie w ogóle Urbana w Londynie, to wiem, o czym mówisz, nie? Kojarzysz ten kanał Urbana? Tak, kojarzę. Dlatego nie chcę powielać tam, bo mógłbym o wiele rzeczy powiedzieć na ten temat. Może kiedyś tam zrobię taką ekstra audycję i pokazać parę rzeczy. Wiesz co? No ale skoro jesteśmy... w najmniejszych telewizji na świecie. W dodatku jesteśmy w kabinie, że tak powiem, orła. Ty oczywiście jesteś wirtualnie. No to ten temat musi paść.
Najmniejsza telewizja na świecie zajmuje się generalnie takimi rzeczami właśnie z pogranicza paranormalnymi, a wręcz, tak powiem, bardzo kontrowersyjnymi tematami. No i muszę ciebie zapytać, jaki jest twój pogląd na kwestie, wiesz, no, tych tematów, a ja tylko chcę tematów. Po prostu chcę jeszcze tak troszeczkę zagaić, bo no, wiesz, ja jestem z takiego pokolenia, gdzie są bardzo dwie znane postacie, które są jakby, nie są gdzieś tam z gatunku teorii spiskowych, ale są bardzo znane i jedna osoba to jest, jeżeli już mówimy o tym świecie takim wirtualnym też, niesamowitym, to jest najbardziej znana postać, jeśli chodzi o hakerstwo, bo teraz te wojny hakerskie i tak dalej, cały czas słyszymy tylko, że zhakowano to, a to tamci zhakowali tych. To jest postać pana Mytnika. Tak a propos, tak jak kiedyś polski jeden chyba kolarz się nazywał też. No i on jest Amerykaninem i on jest tak, no z tych moich roczników, on jest chyba 63. rocznik, o ile się nie mylę. Czyli nawet no, ale co to ciut jest starszy ode mnie. Poczekaj, poczekaj sekundę. No, a no. Druga postać to jest Brytyjczyk. 66. rok. Który w 2001 i 2002 roku, właśnie bo jeżeli już mówimy o Księżycu, włamał się na serwery NASA, później włamał się jeszcze na kilkanaście serwerów, no już nie będę wymieniać nazw tych agent rządowych, no i został oskarżony o szpiegostwo i proces jego o ekstradycję toczył się tutaj w Anglii około 10 lat. W 2012 roku tutaj sąd brytyjski oświadczył, że no nie będzie dalej prowadzona, że tak powiem, kwestia ekstradycji, bo no Brytyjczycy nie są, że tak powiem, chętni, jeśli chodzi o no, wysyłanie swoich obywateli i sądzenie ich poza jurysdykcją tutaj brytyjską. Porządny kraj. Tak, ale widzisz, jest jedna tam kwestia, ponieważ on według tutaj Wikipedii, bo tu pójdę, że tak powiem, za oficjalnym tym narzędziem. U niego stwierdzono pewien rodzaj, może nie, znaczy tak, no można powiedzieć rodzaj choroby psychicznej, takiej jakiejś takiej maniakalnej. Ja myślę, że to była tylko jakby przykrywka, to jest tylko moje prywatne zdanie. Natomiast no tam pojawia się słowo, że on wszedł na te serwery, zresztą on o tym mówił od dawna, że wtedy używając modemu, takiego dosyć no, prymitywnych narzędzi, udało mu się dostać w takie miejsca, gdzie straty, jakie później oszacowano w wyniku jego działań, to szły tam w miliony dolarów w kwestiach później tych zabezpieczeń jakby tych komputerów na przyszłość, bo tak naprawdę o to chodziło. Ale on powiedział, że dotarł do pliku Excela przede wszystkim, gdzie w takim króciutkim, można powiedzieć, no był krótki zapis, były nazwiska, stopnie i dotarł do jednego zapisu, gdzie było takie ciekawe określenie, no można powiedzieć, pozaziemski oficer, czyli ktoś, to jakby był nieziemski, to była jedna kwestia. Druga kwestia była taka, że dotarł do fotografii obiektów, które już tam Bob Lazar opisywał, które wyglądały jak latające talerze. Niestety nie zdążył tego ściągnąć, ponieważ no, ten modem, ten przesył wtedy danych w tamtym okresie był taki no, bardzo powolny, to były zupełnie inne czasy. I ten obraz do niego nie dotarł i nie miał jakby dowodu na to, ale zobacz, 10 lat toczy się sprawa, 10 lat toczą się kwestie i mówią o tym, że no, coś takiego, jakieś dziwne UFO, a te dokumenty są, a to jest tylko wierzchołek góry lodowej, bo Brytyjczycy odtajnili swoje akta, oczywiście nie wszystkie, ale do dzisiaj można sobie wejść i zobaczyć, że brytyjskie służby od ponad 50 lat
tym tematem się zajmują i zajmowały. I teraz można powiedzieć, cały świat mówi o tym, że wszystkie państwa interesują się, wręcz tak powiem, bardzo się interesują tymi tematami, czyli tych tak zwanych obcych cywilizacji, czyli tego pojęcia UFO, które nawet tu Brytyjczycy postanowili zmienić, że to w tej chwili nie, w tych raportach tak wynikało, żeby nie wpływać na opinię publiczną, bo ten temat jest bardzo drażliwy, aczkolwiek Wielka Brytania ma, powiem tobie, ma duże przyzwolenie na to, na ten temat. To jest poruszane wszędzie i to mówią ludzie nauki nawet, tak? Chociażby tu przykład doktora Clarka, który jest tutaj w Narodowym Archiwum Brytyjskim, jest takim kustoszem, można powiedzieć, tego całego odtajnego archiwum na temat właśnie UFO. No i jest to dostępne do publicznej wiadomości. Jak to w Polsce jest, powiedz mi? I jaka jest twoja opinia na ten temat? No, człowieka, który, można powiedzieć, no jesteś też osobą religijną, tak? No, jestem wierzący. Nawróciłem się w 2015 roku. Tak, do tego czasu nie interesowałem się tym, nie? Bardziej tak, wiesz, twardo stąpałem na ziemi, no ale po tym, co się dzieje tutaj w Europie od 2015 roku, kiedy zobaczyłem to prawdziwe zło, które się wylewa do nas, ty może jesteś bardziej impregnowany na to, bo już mieszkasz w Anglii, kilkanaście lat się przyzwyczaiłeś, ale dla mnie to był szok kulturowy. No i tak pomijając już tutaj te kwestie wiary, jeżeli chodzi o UFO, ja ci powiem tak, kiedy byłem nastolatkiem, bardzo się tym wszystkim interesowałem. Kojarzysz może kiedyś nawet taką gazetę Skandale? No oczywiście. Kojarzysz, nie? To pamiętam to co tydzień, nie no tam co parę miesięcy, co 2-3 miesiące był koniec świata, albo że kosmici mieli przylatywać i do matki chodziłem zdenerwowany, że znowu będzie koniec świata, znowu kosmici. Żyłem tam. Mój kolega wkręcił się w Denikena. Ja z kolei byłem wkręcony w Nostradamusa i no powiedzmy, kręci mnie to, ale interesuję się tym wszystkim, ale jednak tak ci powiem szczerze, że no z przymrużeniem oka, mimo wszystko. Jest taka teoria spiskowa, że zagranie właśnie tematem UFO może być taką kolejną kartą, tak jak powiedzmy było, kiedyś była zimna wojna, szczucie komunizmem, potem terroryzm, prawda? I no, że w ciągu kilkunastu lat, chociaż teraz to sprawy się bardzo na świecie komplikują, ale no właśnie, że coś tam nam zagraża z kosmosu i tam wszystkie kraje się muszą złączyć, bo nie wiem, czy coś z nas leci, czy jakaś flota i tam po prostu wszystkie zasoby pójdą na bliżej niesprecyzowane jakieś zbrojenia. No powiedzmy, że te zasoby mogą być marnotrawione, mogą być przeznaczone na coś innego, a my będziemy tutaj po prostu zastraszeni, że coś nam grozi. No bo widzimy też, że na terroryzm ludzie się odparniają. To nie jest to, co kiedyś, co na początku lat 2000, że teraz mamy tak, że ktoś po prostu lata, tak, głowę obcina i to jest gdzieś daleko w jakiejś newsie, prawda? 10 lat temu wszyscy o tym mówili. W Polsce zaczyna się dziać to samo. Tak u nas się te sprawy szybko potoczyły, że teraz kilka dni temu jacyś Ukraińcy zasztoletowali faceta. Nie ma nawet tego na głównej stronie, jest to tylko w jakichś tam mediach, w sensie regionalnym portalu, czekaj, łyknę sobie tylko wody. No ale powiedz mi, czy masz jakieś, można powiedzieć, dane, statystyki, wiesz, jeśli chodzi o morderstwa przy użyciu, powiedzmy, właśnie noża. Wiesz, ja nie mam danych z całej tutaj Wielkiej Brytanii, natomiast te informacje właśnie docierają, można powiedzieć, codziennie są takie rzeczy dochodzą. I tak a propos jeszcze abstrahując, bo mówiłeś o tym periodyku Skandale i tak dalej, że tam codziennie były takie, że tak powiem, straszące informacje, no to dzisiaj jest, do dnia dzisiejszego jest to właśnie w necie,
I są specjalne portale takie stworzone też po to, żeby właśnie tak pobudzać ten jakby rodzaj strachu. Niektóre mają 1,5 miliona, niektóre 2 miliony i codziennie jest, są wrzucane informacje, że leci jakiś pojazd niezidentyfikowany, bo tak będziemy nazywać, a nie UFO. I że to są na pewno kosmici na 100% i tak się wydarzyło. Nawet, wiesz, informacja z dzisiaj chyba, te słynne Men in Black, tak, czyli MIB-y słynne, no, oglądałem, że tak powiem, nawet widzę przedruki, że tak powiem, w polskiej prasie tutaj tej takiej nawet alternatywnej, takie portale dość znane. Nie będę wymieniać, bo chyba by trzeba było ich trochę skarcić, chociaż tak sobie pomyślałem, za wrzucanie takich fake newsów, bo to jest typowy fake news, gdzie, wchodzą, wiesz, jest sytuacja tam, jest sytuacja taka, że to gdzieś chyba w Manchesterze albo w Birmingham na północy jakiś chłopak niby jest sam w pracy, no i nagle do tej firmy przychodzi człowiek ubrany jak Men in Black, oczywiście w czarnym garniturze, w okularach takich matrixowych, czarnych, i tam go najpierw mu tam, jak ten przysłowiowy, ten agent Smith zadaje pytania, potem go hipnotyzuje, potem ten chłopak bierze, wyciąga z plecaka jakieś urządzenie, więc czy nie wiem, czy to telefon, czy coś, oddaje mu, że oddaje mu te dowody na istnienie, że tak powiem, no tych... To filmik jest? Jakiś, tak, jest film oczywiście, natomiast no, co jest charakterystycznego, jak ktoś zajmuje się fotografią, jak ja od wielu lat, i patrzy na taki, pożal się Boże, tak powiem, fake, to od razu widać najśmieszniejszą sprawę, to ten główny bohater ma założoną perukę na głowie i tak nieudolnie jest to zrobione, a jest to przedstawiane jako właśnie, i to na celu, takie filmy powstają też na zasadzie jakby takiego pranku, ale to ma nagle od razu setki wyświetleń. To ma służyć jednej sprawie, że ma jakby ten temat UFO ośmieszyć. No i teraz słuchajcie, tak przy okazji wam powiem, bo to jest bardzo dobra informacja. Bardzo znany dziennikarz mainstreamowy, tak powiem, pan Prokop, zrobił z Januszem Zagórskim bardzo ciekawą rozmowę. Ten materiał się był nagrany bodajże chyba we wrześniu, ale pojawił się teraz niedawno na Wirtualnej Polsce, słuchajcie, ja się z tego bardzo cieszę, gdzie bardzo rozsądny sposób obie strony, to jest duży plus dla pana Prokopa, bardzo rozsądnie były zadawane pytania i bardzo rozsądna była rozmowa, i ta rozmowa doprowadziła do, no myślę, bardzo dobrych takich, dobrego wydźwięku, jeśli chodzi o te kwestie związane z ufologią jako taką, bo postrzeganie ufologii przez pryzmat tych już przysłowiowych zielonych ludzików to jest właśnie ten bardzo zły i niedobry kontekst. Żyjemy w tak dużym świecie, słuchajcie, w tak olbrzymim miejscu, który nie, słuchajcie, nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, i gdybyśmy naprawdę twierdzili jednoznacznie, że życie jest tylko na Ziemi, no to jakie to by było, słuchajcie, marnotrawstwo. Aż po prostu strach pomyśleć.